No, cel podróży pierwszy zaliczony. Stara chata. Kawa. A tam środek transportu. Uciekam stąd. Maszynę obalam. Wolności szukać daleko stąd. Wybrałem się w sobotę rano motocyklem. No, było całkiem słonecznie, ale niezbyt ciepło. No, niezbyt przygotowany byłem chyba ciuchowo do tej wycieczki. Jechałem, słuchajcie, drogą 801 z Warszawy przez Dęblin, Puławy i później do Wąwolnicy. No, tak się złożyło, że no, nie założyłem żadnych ciuchów termicznych, bo myślałem, że będzie mi wystarczająco ciepło. I faktycznie przez pierwsze kilkadziesiąt kilometrów leciałem po prostu w rozpiętej kurtce, było cudnie. No ale z każdym następnym kilometrem, tak gdzieś po przejechaniu 30-40 kilometrów, było się coraz zimniej. No nie jechałem w tak szybkim tempie, jak myślałem, że będę jechał. Zrobiłem sobie postój w Puławach. Zadzwoniłem do mojej siostry ciotecznej, że no słuchaj, wpadnę na herbatkę, żeby się trochę ogrzać, bo bardzo zmarzłem na tym motocyklu. Faktycznie, słuchajcie, wypiździło mnie niesamowicie. Po prostu tak jeszcze przed Dęblinem się zastanawiałem, a może się w Dęblinie zatrzymam na chwilę, po prostu jakąś ciepłą herbatę, a w Puławach jest mak, to tam sobie podjadę, jeszcze może wytrzymam te 20 km. No i tak, no... No, trochę tym makiem zawiodłem w Puławach, ponieważ liczyłem na to, że wejdę, zaraz dostanę coś ciepłego, zjem coś, dorzucę do pieca, żeby organizm kalorie zamienił w ciepłotę ciała, no i że będzie pięknie. No ale się okazało, że czekałem raz 15 minut, aż mi raptem podadzą kawę, kawa była ledwo ciepła. Burger z serii Maestro wyglądał na reklamówce przecudnie, jak go dostałem, to byłem bardzo zawiedziony. Nie dość, że no, taki był trochę niewydarzony, to był zimny po prostu. No, także z niezbyt dobrym humorem jechałem do mojej siostry ciotecznej, która mi zaproponowała, że mnie przynocuje po prostu, żebym nie wracał w nocy przy jeszcze niższej temperaturze. Także ten wyposażyła mnie, słuchajcie, właśnie takie o ciuszki termoaktywne na nogi i na górę ciała. Także powrót już był dużo przyjemniejszy. Dobrze, moi drodzy, to przechodzimy w takim razie do opowiadania o tej historii. Jak widzicie, w trakcie, jak do Was mówię, no to leci sobie po prostu nagrywki jakieś, które tam robiłem z motocykla z trasy. Pierwszy dzień był taki, że po prostu chciałem dojechać z punktu A do punktu B i może poza tym parkingiem, który Wam pokazałem w zajawce i w pierwszej części vloga na dzień dobry, to w zasadzie jechałem non-stop. No i się okazało, że motocykl, który waży 145 kg, jak się jedzie blisko rzeki, z której naprawdę mocno dmucha, to czasami trzeba uważać, bo potrafi rzucać po tym asfalcie trochę lewo i prawo. No i dobra, kolejną rzeczą jest to, zaraz Wam zresztą pokażę. Miałem pecha w ogóle, bym się wpakował w samochód. Tam ja mam taką ulubioną trasę w tamte rejony, czyli z Puław się skręca na Celejów i tam są bardzo, tam się jedzie takim fajnym, opadającym w dół wąwozem, później jest kilka fajnych zakrętów, takich dosyć ciasnych, po czym z Celejowa skręca się w lewo na Wąwolnicę i tam są znowu takie dwa miejsca, gdzie są takie fajne opadające zakręty góra-dół, 3-4 zakręty, lewo-prawo, w sam raz po prostu, żeby czerpać przyjemność z jazdy. No i później już na samym wjeździe do Wąwolnicy również są takie miejsca.
Tak, no więc generalnie te rejony polecam do pojeżdżenia sobie jakimś motocyklem. Moi drodzy, no. To teraz tak, to teraz wam pokażę to, co nagrałem po prostu na miejscu z wąwolnicy. Później wam trochę poopowiadam o tym wąwolnicy. Pokażę jeszcze miejsce, gdzie fajnie można sobie przejechać przez taki wąwóz właśnie w wąwolnicy, który jest wykostkowany. Także nie zakopiecie się w błocie ani w piachu, a jest bardzo urokliwy. No to zaczynamy. Słuchajcie, jesteśmy w wąwolnicy. To więcej na temat tej miejscowości opowiadam w dalszej części vloga. A teraz proszę, to jest wzgórze Zamkowe, bo to jest najstarsza miejscowość, o której są pisemne wzmianki średniowieczne, z tej okolicy starsza niż Kazimierz i starsza niż, słuchajcie, Lublin, starsza niż Nałęczów, a jest mniej więcej w połowie drogi między Kazimierzem a Nałęczowem. To jest, teraz wam pokażę bardziej, kościół neogotycki z XIX wieku. To jest ten kościół, słuchajcie. Piękny jest w środku, ale wam nie pokażę, bo to wam msza. Ale tu jest, słuchajcie, jeszcze kościółek romański przerobiony na barokowy. Kaplica tam dalej, ale jest wam msza, więc nie będę tam wchodził i robił materiału. To wam zrobię przy okazji, więcej na ten temat opowiem, może w dalszej części vloga. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na rynku w Wąwolnicy. Teraz wam pokażę szczegóły. To jest rynek, który został relokowany później, bo w XVII wieku, to więcej wam powiem później, zobaczycie, zobaczyć, jak to wygląda. To jest miejscowość, która została kilkukrotnie spalona. Ma bogatą historię niepodległościową, słuchajcie, to bardzo ciekawa rzecz. Teraz zobaczymy sobie, tu jest pomnik. Właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Mój tata to jeszcze pamięta, z 1946 roku. Słuchajcie, żeby to może lepiej było widać. Tak wygląda ten pomnik. Teraz przeczytamy, co tu jest napisane. Pamięci ofiar zbrodni komunistycznej, spalenia Wąwolnicy w dniu 2 maja 1946 roku w wyniku pacyfikacji. Życie stracili mieszkańcy Wąwolnicy. Tu są podane nazwiska. Spłonęło 101 domów mieszkalnych oraz 347 zabudowań w 197 gospodarstwach w Wąwolnicy i Zarzeki. Zbrodni dokonały formacje komunistycznego terroru UBMO KBW. Tak, moi drodzy, to jest, tak jak wam mówiłem, ta miejscowość była palona kilkukrotnie. To jest właśnie ostatnie spalenie Wąwolnicy. Ona była niszczona chociażby po powstaniu styczniowym. Po powstaniu styczniowym utraciła prawa miejskie w ramach represji po powstaniu styczniowym. Tam jest właśnie ten kościół, jak widzicie, końcówkę, hełm wieży kościelnej. To jest najstarsza część Wąwolnicy, tak zwane wzgórze zamkowe, na której kiedyś znajdował się zamek, kościół i kiedyś w średniowieczu tam był rynek, który został później przeniesiony. Zobaczcie, jak to jest pięknie i urokliwie. Może nie jest to tak wypieszczone jak w Kazimierzu. Trochę widać, że to jest tak bardziej wiejsko, mniej uzdrowiskowo. Tam dalej, w dół się jedzie tą drogą, którą właśnie wam teraz pokazuję. To jest tak zwana Zarzeka. Po lewej stronie jest plac targowy, gdzie się tam co środę w sezonie odbywa targ. Kolejne fajne miejsce w Wąwolnicy, słuchajcie, to jest pałacyk, do którego zaraz podjedziemy, no ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności pokazania wam koników pasących się tutaj przy drodze na Poniatową. To jest ten pałacyk właśnie, o którym wam mówiłem, leżący w bardzo urokliwym parku. O pałacyku to może za chwilę sobie pogadamy, ale chcę wam pokazać, że oprócz
samej architektury historycznej, która tu jest bardzo ciekawa, bardzo przyjemna. Zobaczcie sobie, jakie fajne miejsce. Jest jeszcze bardzo dobrze połączona z tą historyczną zabudową tkanka architektury współczesnej, którą zaraz Wam pokażę. Jest to jakiś tam ośrodek naukowy, nie wiem dokładnie co to jest, ale wygląda to bardzo fajnie, zaraz Wam pokażę. Tuptamy, zobaczcie, tu mamy, o, budynek historyczny. A tu zaraz mamy architekturę współczesną. Tam mamy jakieś zabudowania w głębi typu gospodarczego, o, tam w tle na końcu drogi. Tu sobie zobaczcie. No, dla wielu byłoby to kontrowersyjne, ale ja uważam, że to wyszło bardzo, bardzo fajnie. Zobaczcie sobie. Elewacja układzinowana drewnem, które się fajnie zestarzało. Surowy beton, szkło. Tu mamy taki szklany łącznik. Dziedzińczyk wewnętrzny. Proszę bardzo, i zobaczcie, jakie tam są fajne przeszklenia na ten dziedzińczyk wewnętrzny. O. O, takie rzeczy są ukryte gdzieś przed wzrokiem od strony frontu budynku. Tak. A tu już mamy zabudowę historyczną. Uważam, że to jest bardzo zgrabne połączenie. I to Wam właśnie chciałem pokazać. A teraz, słuchajcie, jedziemy dalej w trasę. Z Wąwolnicy do Kazimierza. Z Kazimierza do Janowca. Z Janowca dalej w trasę. Pałacyk, który Wam pokazywałem przed chwilą, mieści się w Kęble. To jest niewielka miejscowość zaraz za rogatkami Wąwolnicy, jadąc drogą w kierunku Poniatowej. Kębło od XVI wieku zmieniało właścicieli kolejno przez Firlejów, Tarłów Lubomirskich oraz Teofili z Sanguszków Potockich. W latach 1829-1832 właścicielami dóbr byli Czartoryscy, potem Ignacy Wesel, aż do początku XX wieku, kiedy to trafia w ręce Antoniego Roztworowskiego. Jego syn, Jan Maria Roztworowski, był w czasie II wojny światowej cichociemny. Jak widzieliście na filmie, znajduje się tu zespół pałacowo-parkowy położony na takim malowniczym stoku, jakby wzgórza. Z dwóch stron otoczony jest, tego już nie widzieliście, ale tak jest, z dwóch stron otoczony jest wąwozami lesowymi, no, które w ogóle uatrakcyjniają to miejsce, pokazują, jest tam pięknie po prostu. Dwór został zbudowany w latach 1873 do 1880. Budynek jest parterowy w części głównej, a zaś skrzydła mają dodatkową kondygnację. W całości jest murowany. Wewnątrz budynku zachowały się do dziś oryginalne podłogi, posadzki oraz zdobne piece kaflowe. Tego nie mieliśmy okazji zobaczyć, bo nie byliśmy w środku. W otoczeniu dworku znajduje się również spichlerz, folwark, rządcówka, pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. W parku przed pałacem podziwiać można również zabytkową figurę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1937 roku. Obecnie w pałacu znajduje się szkoła specjalna z ośrodkiem hipoterapii imienia świętego Franciszka z Asyżu. No to stąd te koniki, które żeśmy oglądali chwilę temu na filmie. Rejon Wąwolnicy odznaczył się, słuchajcie, silnym patriotyzmem i zaangażowaniem w walkę o niepodległość. Stąd pochodziło wielu żołnierzy wojny z bolszewikami w 1920 roku i później batalionów chłopskich. W
W czasie II wojny światowej na tych terenach działała prężnie Armia Krajowa. Z Wąwolnicy pochodził pierwszy cichociemny, zrzucony na teren okupowanej Polski, major lotnictwa Stanisław Kostka-Krzymowski. Kolejny cichociemny, Jan Maria Rostworowski, był synem właściciela kębła. Zginął zamordowany przez Niemców. Najbardziej tragiczny los dotknął wąwolnickich Żydów. Prawie wszyscy zostali przez Niemców wymordowani w 1942 roku. Z 1000 żydowskich mieszkańców ocaleli nieliczni, wśród nich ci uratowani przez wąwolnickich sprawiedliwych, sprawiedliwych wśród narodów świata. Tak, Wiktora i Pelagię Dobraczyńskich oraz przez proboszcza Józefa Gorajka. Po wąwolnickich Żydach pozostał zarośnięty kirkut na północnym przedmieściu Wąwolnicy, który się nazywa Zarzeka. No, tam są resztki macew i jest jeszcze pomnik egzekucji 72 Żydów z marca 1942 roku. Największą bitwę w okolicy podczas II wojny światowej stoczyli partyzanccy sowieccy i Armia Ludowa, częściowo wraz tam z plutonem AK. 14 maja 1944 roku pod Rąblowem liczące kilkuset ludzi, zgrupowanie partyzanckie, które tam dotarło z północnej części Lubelszczyzny, zostało rozproszone po zaciętej walce. No i później na miejscu tej bitwy stanął po wojnie okazały pomnik. Oczywiście dzięki tak zwanym władzom PRL-owskim, no bo to im było im na rękę. Partyzanci z Podrąblowa nie byli miejscowi, a mieszkańcy komunistów traktowali jak kolejnych okupantów. Władza ludowa wrogiej Wąwolnicy nie kazała długo czekać na zemstę. Milicja i UB spaliły ją w maju 1946 roku. Ta pacyfikacja wyjątkowo brutalna, nawet jak na komunistyczny aparat represji, stała się znana w całej Polsce. To jest ten pomnik, który wam pokazywałem, który stoi na rynku. Tą sytuację pamięta mój tata, który był wtedy dzieckiem. Zobaczcie, jaki urokliwy zakątek. To jest przy was synagoga kazimierska. Piękne mury z lokalnego piaskowca. No, to już jest mniej ciekawie. Ale damy radę tędy przejść? Nie damy. Tam widać kościół Farny. Idziemy dalej w kierunku rynku. To jesteśmy na rynku kazimierskim. Nie jestem tu jedynym motocyklistą, jak widać. Proszę bardzo. Kościół Farny. Studnia jedna. Zobaczcie, jaki ruch. Ile ludzi jest w Kazimierzu. Ostatnie piękne weekendy tej jesieni. Chcę korzystać. Tu mamy słynną studnię kazimierską. A zaraz będą z drugiej strony, pokażemy te słynne renesansowe kamieniczki. Słońce trochę słabo widać. Dotarliśmy do tego miejsca, które chciałem wam pokazać. Coś fantastycznego. Tu się zaczyna wąwóz, który prowadzi tam dalej, a tu mamy najstarszy budynek w okolicy z XVII wieku, zachowany w oryginale. Nazywa się Stara Chata i w środku jest knajpa. Więc chętnie skorzystam z tego, zobaczę, co oni tam mają. Przy okazji zobaczymy sobie, jak to wygląda. Tam stoi junak. Ah.
na dachu. 17 wiek, słuchajcie. Coś dla miłośników pierwszej Rzeczpospolitej. Idziemy zobaczyć, co w karcie mają. Będziemy przepływać Wistłę promem, słuchajcie. Strona Janowca. Zobaczcie co, jak urokliwie liście, drzewa, park. Tam, gdzie prześwitują promienie słońca, tam jest zamek. W zasadzie ruiny. Prawo zamku. Nie mam czasu na zwiedzanie, słuchajcie, bo jeszcze w planach jest Czarnolas. Słuchajcie, wyłożyłem się kilometr z Czarnolasu. I na parkingu w Czarnolesie, Czarnym Lesie, spotkałem dwóch przemiłych motocyklistów, właścicieli tej Panonii i tamtego BMW. Pożyczyli mi klucze, mogłem sobie przekręcić przykrzywione lusterko. Jest cudnie. Wracamy, bo szkoda czasu na zwiedzanie, jeszcze 100 km przede mną.